Bo ja żyłem tą sprawą, żyłem. Ja dziś patrzę, że tyle zostało zrobione, to się wydaje, że jednak jest dużo dobra na tym świecie jeszcze. I myślę, że to dobro i tutaj nawet na naszym Śląsku i na naszych Katowicach to wszystko będzie rozwijało. I że ludzie zobaczą, że tyle zrobiono tutaj, no, zrobiono tak jak mogliśmy, że w takim razie można jeszcze coś dołożyć. I dołożyć i wtedy coś tu urośnie, coś wielkiego. Wszystkim, bez względu na kraj, z którego pochodzę, pomagamy już dosyć długo i małym dzieciom, i dużym dzieciom, i seniorom. I prowadzimy projekty dla osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych dzieci, niepełnosprawnych seniorów. W związku z tym, co się ostatnio wydarzyło, postanowiliśmy przeznaczyć część naszych budynków na pomoc tym ludziom, którzy potrzebują tego miejsca, czyli naszym uchodźcom z Ukrainy. No dobrze się czują wszystkie, pomóc nam, no jak dają, no po prostu, no dobrze tutaj jest. No dobrze zachowują, dobrze mieszkamy. Przyszłam, żeby pomóc też, bo lubię pomagać też. Czyli taka integracja jest potrzebna? Tak, tak, i żeby poznać nowych osób i żeby nie siedzieć w domu cały czas, bo po prostu nie lubię siedzieć cały czas w domu. Lubię się spotkać z nowymi osobami, komuś pomóc. Mam koleżankę, która też została mamą i pomagam trochę i pomagać przy dzieciach też.